obiektu, na którym się znajdujemy, to znaczy kąpielisko Kubiki. Są to państwo Andrzej i Ania Walusiowie. Brawo, bijemy! Andrzej i Małgosia Piotrowscy. Przedstawiam też państwu sąsiada, państwa, których wymieniłam przed chwilą, to jest pan Tomasz Kaczmarski. Sprawca tych łódek, które tu pływają. Przedstawiam państwu też samorząd gminy, pan wójt Jan Kurowski. Przewodniczący rady gminy, pan Mirosław Melańczuk. Radny naszej gminy, Grzesio, pan Asiuk. Prezes naszej piłki siatkowej, nożnej, jakiej kto chce, pan Sieraj, bo Artur. No i oczywiście naszą straż pożarną w Chotyłowie, która zawsze pełni rolę ochrony. Przedstawiam też siebie, sołtys Chotyłowa, Ewa Lipowiecka. Moi państwo, nasz piknik rodzinny, który zorganizowaliśmy tu wspólnie z wszystkim państwa, które stoją tutaj za mną z tyłu, zapoczątkował nasze działalność kąpieliska, na którym się znajdujemy. Spotkaliśmy pana wójta Jana Kurockiego, wójta gminy Biszac. Panie wójcie, jak pan dzisiaj ogarnia tę sytuację, ten nasz piknik rodzinny tutaj na tym właśnie kąpielisku? No bardzo się cieszę z tego, że tak właśnie dużo ludzi przybyło, że inicjatywa jest trafna bardzo i że to widzę jakoś będzie ludzi integrowało i z tego obserwuję, że zachowanie ludzi jest bardzo pozytywne na dzień dzisiejszy, a atrakcji widzę, że też jest sporo, także widzę, że będzie miły wypoczynek. A panie wójcie, a jak pan myśli, czy ta współpraca Urząd Gminy, sołectwo, właściciele, bo to jest wtedy prywatny, nawiąże się troszkę? No jeżeli wspólnie razem będziemy dążyć do tego, no to myślę, że pozytywnie będzie.
spotkaliśmy jeszcze tutaj na plaży przewodniczącego Rady Gminy naszego, pana Mirka Melańczuka. Panie Mirku, proszę spojrzeć na tą plażę, na te kąpielisko. I co pan powie? No panie Ewo, jestem pod wrażeniem, bo widzę, że marka tego miejsca, które kiedyś tutaj hotelu słynął, powraca. A powraca właśnie dzięki właśnie tym przedsiębiorcom naszym lokalnym, którzy wzięli w swoje ręce to kąpielisko i nie pobierają pieniędzy. I to było najważniejsze, bo jednak ten pieniądz, który był brany za wstęp, blokował jednak wejście i nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić. No teraz się bardzo jestem zadowolony i cieszę się tym widokiem tych tłumów, bo tak patrzę, czy nie porównać tego do jakiejś Ustki czy Łeby, no ale to jeszcze nam troszeczkę daleko, ale myślę, że dobra reklama i zachęcanie i innych do przyjazdu tutaj, oczywiście zapraszam od siebie, a tych panów, czy tych państwa, którzy to wzięli, to naprawdę jestem wdzięczny i im z całego serca dziękuję za to, że dali nam taką szansę, żeby te kąpielisko znowu miało rację bytu. Dziękuję. Tak. Bardzo trafnie pan to określił, bo tutaj spotykałam ludzi przyjezdnych i powiedzieli, proszę pani, zupełnie czuję się jak w Międzyzdrojach. No ja, pani Ewo, byłem 2 lata temu w Mikołajkach. Taki, zdaje się, mazurski kurort, ale tam takiej dużej plaży nie ma. A jak pan myśli, to jest, no na pewno pan myśli, ja tak myślę, to jest promocja hotelowa, gminy, powiatu, ale jak pan myśli z racji swego stanowiska, czy gmina coś, no schyli się i pomoże troszkę tym właścicielom, tak jak powiedziałam poprzednio, z kimś udzielałem wywiadu, chociażby kupno jakiejś jednej motorówki czy coś, żeby po prostu ulżyć im troszeczkę, żeby to bardziej jeszcze, myślę, że dołoży pan starań, tak zwane jaja jako sołtys, może by się cała rada przychyliła, żeby troszkę pomóc, wesprzeć, żeby... Ja z tego co wiem, to już wstępne rozmowy chyba pan wójt przeprowadzał, tylko nie wiem, no być może jeszcze to tak nie poszły w tym kierunku, w którym byśmy to widzieli, ale jeżeli będzie taka dobra współpraca i coś tam się dołożyć, to będę naprawdę za tym, żeby tu wesprzeć, bo to służy nie tylko tym panom, ale to służy dla nas, dla mieszkańców, bo czym więcej ludzi przyjedzie do nas, tym to dla nas podnosi taką markę hotelowa, no bo my jesteśmy z hotelowa oboje, także no, oczywiście. No, zależy na tym, żeby do nas tu ludzie przyjeżdżali. Tak. No. Kiedyś hotelów synął z tej naszej cegły, prawda, hotyłowskiej i stąd te właśnie kąpielisko, bo to jest po wyrobisku gliny powstało. Także myślę, że jeszcze raz zasłyniemy jako kąpielisko tutaj, z racji, nie tylko z racji cegły, która tutaj była produkowana, ale z racji tego kąpieliska. I znając pana i siebie, to myślę, że pomożemy i pomożemy im i to po prostu będziemy chodzić za tym, chodzić, żeby dopomóc, żeby jakoś po prostu pomóc im troszeczkę. Panie Ewo, pani mnie zna, za dobrymi inicjatywami ja podnoszę obie ręce. Po cegielni został tylko komin. To też coś symbolizuje, że tu kiedyś była cegielnia i dzięki temu kominowi łatwiej trafić na kubiki. Ale myślę, że tą markę cegielni zastąpi marka kubiki, nasza plaża i będziemy dumni z tego, że mamy to w naszej miejscowości i ja tylko chciałbym, żeby ci państwo, którzy to mają, żeby mieli tu spokój. Spokój i jakąś taką zgodę między sobą, żeby nic nie zakłócało właśnie tego rozwoju, tej plaży.
Moi Państwo, jedną z atrakcji naszego pikniku rodzinnego jest przejazd motorówką i żaglówkami, a sprawcą tego wszystkiego jest Pan. Proszę się przedstawić. Tomasz Kaczmarski. Proszę Pana, proszę powiedzieć, co Pana łączy z wodą? No z zawodu jestem trenerem żeglarstwa i ratownikiem wodnym. W ogóle jestem związany z wodą od dzieciństwa. No i chciałbym, żeby tutaj może udało się jakoś uaktywnić dzieci, młodzież i korzystać tutaj z tak pięknego miejsca, jakim są Kubiki. A muszę Państwu dodać, że Pan Tomasz Kaczmarski jest sąsiadem tego kąpieliska i dobry duch sprawił właśnie, że tutaj dokonał kupna, jest sąsiadem naszego kąpieliska i myślę, że zakasujemy Białe Jezioro. No może nie tylko Białe Jezioro, ale może i dzieci i młodzież będzie znaczącymi zawodnikami w Polsce. O, proszę bardzo, tak. Ale proszę powiedzieć o swoich sukcesach. Gdzie Pan jeździł, gdzie Pan pływał? No ja jestem trenerem już od 35 lat. Jeździłem w różne miejsca po całej Europie. No i po Polsce. I cały czas pracuję z dziećmi w wieku od 5 lat do 18 lat. Między innymi też miałem do czynienia z naszym mistrzem olimpijskim, z Kuśnierewiczem. Także Kuśnierewicz już skończył karierę, teraz jest wielkim biznesmenem, także przez żeglarstwo do wielkiego biznesu można też dojść. No właśnie, także jeszcze raz bardzo, bardzo jako społeczność Chutyłowska, jako cała gmina, jako cały powiat cieszymy się właśnie z takiego sąsiedztwa naszego kąpieliska. A ja się cieszę, że będę mógł przebywać wśród tak sympatycznych ludzi, jakich tu mieszkają na całym Podlasiu, no i w okolicach Chotyłowa, bo tu już troszeczkę poznałem. Dziękuję no bardzo. Właśnie, tak. No powiem Panu, że dla nas wschód mówią, że to jest wschód jako B, ale zawsze mówię, że to jest taka najgorsza strefa naszego wschodu, ale zawsze mówię, że to jest bezpieczna. Bezpieczna. Zawsze nas jakieś takie chmury, grady obijały, miały ulewy, deszcze. No i tak się stało, że właśnie tacy ludzie jak Pan osiedlą się tutaj wraz z małżonką w Chotyłowie. No ja się też bardzo z tego cieszę i nie mogę się doczekać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na naszym kąpielisku zaczyna się akcja, pokaz akcji ratowniczej Straży Pożarnej w Malszewiczach. To oczywiście udajemy, że ktoś tam się topi na środku Kubika i pływa tam pod kółko ratunkowe i straż zaraz z Malszewicz pokaże taką akcję ratunkową. No bardzo się cieszymy, że na nasze kąpielisko przyjechało dzisiaj tyle ludzi, ale są i miejscowi, i przyjezdni. Tutaj spotykam pana Jacka Uścińskiego, tak? Mieszkańca Chotyłowa. Zgadza się. Jak pan się widzi? Nowe kąpielisko po modernizacji, no na razie mały, ale będzie dużo, dużo większe. Jak pan to ogarnia dzisiaj? Prawie jak w Międzyzdrojach, oby było tak codziennie. No na pewno właściciele dołożą starań, żeby tak było. Myślę, że tak. Ale myślę, że im pomożemy. Na pewno. Jako społeczność. Potrzeba. Jako społeczność chotyłowska, może jako gmina, razem wspólnie dożymy wszelkich starań, żebyśmy się nie powstydzili i żeby nasze kąpielisko było normalnie, tak jak w Międzyzdrojach. Rzeczywiście dobrze powiedziałeś, Jacek. Witamy klub motocyklowy Grom z Białej Podlaskiej, naszych przyjacieli. W imieniu właścicieli tego obiektu, pana Andrzeja Pruskiego i drugiego właściciela Andrzeja Walusia i sołtysa Ewelii Powieckiej,
Państw bardzo serdecznie witam zaprzyjaźniony klub motocyklowy Grom z Białej Podlaskiej. Moi Państwo, nie byłoby imprezy bez moich przyjacieli na tych motorach. Wprawdzie zawsze robimy nasze spotkania, pikniki w lesie, ale w tym roku zrobiliśmy nad wodą. I bardzo się cieszę, że Państwo przyjechali tutaj z nami tutaj popiknikować troszkę. I może coś Pan jeszcze chciał? Nie, zapraszamy też. Tak. Dziękujemy za przybycie. Tak, dziękujemy za przybycie, a ja zapraszam Państwa, kto chce przyjechać się motorówką, proszę się nie bać. Ja przyjechałam się pierwsza, niezatapialna jestem, więc kto odważny, bardzo proszę, kto chce się przejechać motorówką? Panie Grzesiu, jak Pan to ogarnia, tą sytuację dzisiejszą? Bardzo mi się podoba, super impreza, coraz więcej takich imprez. Tak, więc co mogę powiedzieć? Czapka z głowy właścicielom tego obiektu. I dla Pani Sołtys. Oczywiście Pani Sołtys, główny organizator, jak zawsze. Nie. Wszystko jest dobrze. Pani Sołtys miejsce w szeregu swoim zna. Tak, jestem z tyłu, no ale udało mi się tutaj nam wszystkim razem wspólnie z nimi zrobić ten piknik rodzinny, połączony z otwarciem kąpieliska. Tak, jak myślę, że te kąpielisko dzięki właśnie tym właścicielom to będzie promocja, nie tylko hotelowa, gminy, powiatu. Tak, bardzo dobrze, tak, ja to popieram. Popieramy. No oczywiście też, ale nowi właściciele, zarówno jak i sołtys, też liczymy na pomoc urzędu gminy. Jak Pan myśli? Tak, czy gmina powinna się troszkę włączyć? Powinna, chociażby, tak. Przy zakupie dwóch motorówek, powinna, chociażby, tak, prawda? Powinna, tak. No to dzięki za... Ja myślę, Pani Sołtys, że trzeba by sołectwa włączyć do pomocy. Żebyśmy tak wszyscy sołtysi, sołectwa pomogli, to by było dużo lepiej. Dzięki za rozmowę. No, dzięki bardzo. Panią, skąd Pani przyjechała do nas? Ja przyjechałam z Białej Podlaskiej ze swoją rodziną, jedną córką, drugą córką, z wnuczkami, ze względu na to, że tutaj u nas kąpielisk jest bardzo mało, więc na otwarcie takiego kąpieliska, które promuje tutaj naszą lubelską ziemię i gmina o tym pomyślała, żeby po prostu można było się gdzie pokąpać, poplażować, więc to jest bardzo dobry pomysł. Więc muszę wyprowadzić Panią z błędu, bo to nie gmina. W tej chwili kąpielisko jest w prywatnych rękach i nowi właściciele, Państwo Walusiowie i Piotrosty, są bardzo przychylni społeczności chotyłowskiej, społeczności gminnej, powiatowej, no myślę, że lubelskiej, i otworzyło te, dzisiaj jest takie oficjalne jakby otwarcie, no i nasz piknik taki wspólny, rodzinny, który żeśmy zorganizowali razem z nimi, także my
myślę, że te kąpielisko będzie słynne nie tylko w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu, ale i w całej Lubelszczyźnie. I może dorównamy Białemu Jeziorowi, ale to tylko zasługa jest dwóch właścicieli, którzy chcą zrobić z tego kąpieliska naprawdę taki akwen wypoczynkowy dla naszego całego powiatu. Jako sołtys tej miejscowości, no bardzo się cieszę, że właśnie ludzie młodzi, prężni, myślący po prostu wzięli kąpielisko, zakupili, no i zrobią z tego, myślę, że perełkę. A my jako społeczność chotyłowska, jako gmina cała, pomożemy im w tym, żeby kąpielisko promowało nie tylko gminę, ale i powiat. No podejrzewam, że ze względu na to właśnie, że jak mówiłam, brak tych kąpielisk jest, żeby gdzieś przyjechać na wypoczynek z dziećmi, więc takie kąpieliska szczególnie dla dzieci, no to jest bardzo dobry pomysł. Tym bardziej, że nowi właściciele po prostu frontem do społeczności wyszli i wstęp jest na kąpielisko za darmo. No oczywiście tylko płatek za parking, ale na przykład z naszej miejscowości, z całej gminy, wszyscy, którzy przychodzą piechotą, rowerami dojeżdżają, wstępują na kąpielisko za darmo. I to jest... jest pięknie, słonecznie, plaża czysta, woda. Czysta, ciepła, także tak. Tylko korzystać z takiego kąpieliska. Ratownicy pracują, żaglówki, motorówki jeżdżą, rowery wodne też jeżdżą, także dzieci mogą skorzystać tutaj z dmuchańców, muzyczka gra, turniej siatkowy tutaj dalej jeszcze trwa, rybacy ławią ryby, no i wszystko jest okej. Okay. Tylko przyklasnąć takiemu pomysłowi. I życzyć dla nowych właścicieli powodzenia, żeby to jednak w środowisku tym rozkwitało. Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę pana, proszę powiedzieć, jak pan widzi, jak pan się znajduje tutaj, jak pan znajduje to kąpielisko? Jest bardzo miło, znajduję się tu po raz czwarty, dzięki zaproszeniu pani sołtys gminy Chotyłów. Piszczan, przepraszam najmocniej. Zawsze jadę do Chotyłowa, nie do Piszczanca. Tak, zawsze spotykaliśmy się w leśnictwie, gdzie zwiedzaliśmy muzeum, gdzie były występy zespołu PSS-u z Białej. I zawsze byliśmy zaszczyceni miłym poczęstunkiem, przyjaznym podejściem do nas i będziemy jeździć ile do końca świata, jak Owsiak kiedyś mówił. Bardzo się cieszę. No, nie, wspomniał pan Barwinek. No nie zdradziliśmy Barwinka, nie wie. Jesteśmy w dalszym ciągu sercem tam, ale teraz doszła nam woda. No i bardzo się cieszymy właśnie dzięki nowym właścicielom, którzy tutaj po prostu inwestują i pozwalają nam wchodzić, robić imprezy jakieś. Także bardzo, bardzo się cieszymy. Fajnie, bardzo miło. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję. I czekamy na następny rok. No, może spotkamy się jeszcze w tym roku. To zawsze jesteśmy otwarci. Dziękuję bardzo. Pan przyjechał do nas? Tak, przyjechałem do Chotyłowa. Do Chotyłowa, ale mieszka pan? Mieszkam w Warszawie, pracuję w Grodzisku. Dobrze, proszę pana, jak pan ogarnia te nasze kąpielisko i właśnie ten piknik nasz rodzinny? Ogarniam, bo w ogóle pochodzę stąd, więc wydaje mi się, że jest bardzo fajnie. Jest bardzo dużo ludzi, prawie jak na plaży nad morzem. O to nam chodzi, cały czas o to nam chodzi. Dziękuję bardzo za rozmowę. No, mianowicie 2000 nagród. Nie wiem, czy mi się to uda rozdać, ale może tak. Kochane dzieci, słuchajcie, ja jestem tylko przez 40 minut. Jeżeli ktoś by miał ochotę wygrać jakąś fajną nagrodę, to zapraszam tutaj pod scenę. Zapraszam do mnie. Można z rodzicem, można samemu. Te mniejsze dzieci mogą przyprowadzić rodziców do wygrania dzisiaj między innymi akcesoria kąpielowe. Za chwilę przeprowadzimy pierwszy konkurs. Ja tylko idę się naradzić. Jasne. No to dobra, zaraz zrobimy konkursik. Dobrze. Na razie trwa narada. Jaki konkurs mam tutaj wymyśleć? Muszę was jakoś tutaj dopasować do waszego wieku, energii, wysiłku fizycznego. Bałkanice. Jest taka pioseneczka, Bałkanicanie. Jest dzisiaj upał.
No ale troszeczkę się poruszamy, będzie można troszeczkę spalić, zrobimy sobie miejsce na kiełbasę, na jakieś inne bardzo słodkie rzeczy. Fajnie. Skąd ogólnie jesteście? Czy jesteście z Chotyłowa, czy nie tylko z Chotyłowa? Kto jest spoza Chotyłowa? Z Piszczaca, tak? Z Piszczaca. Pomachajmy sobie troszkę rączkami delikatnie. Ja zobaczę, kto tam ten wygrywa. Dobra, i skoczymy delikatnie na skokance. Dobra, machamy teraz. I uwaga, teraz rączki. I pompujemy. I zabówka. I wyskok. Zobaczymy, komu się uda tych tiktaków przesunąć więcej. Zadopinguję. Trzeba dobrze wciągać. No jak nie trafimy, to biegniemy po... Uwaga, 12 sekund, 10, 9, 8, 7. No to biegniemy szybko i zbieramy tiktaki. Thank you.